Cześć. Witamy Was serdecznie raz jeszcze, bo już raz nagrywaliśmy dzisiaj tą tygodniówkę, tylko że dźwięk nam nie wyszedł. Miejmy nadzieję, że teraz jest trochę lepiej. Tak nas jeszcze nie oglądaliście, no ale wiecie, zostańmy w domu, tak? Na wszelki wypadek. Zostańmy w domu. Zaczniemy, słuchajcie, od największej premiery tego tygodnia chyba, czyli od serii P40 Pro. Zadebiutowały trzy smartfoniki, P40, P40 Pro i P40 Pro Plus, dziwna nazwa. Wszystkie obsługują 5G, wszystkie mają aparat Leica z matrycą 50 megapikseli. Różnią się ilością aparatów z tyłu. Różnią się troszeczkę jeszcze pozostałymi szczegółami, na przykład najdroższy model ma ekskluzywną ceramiczną obudowę, a cała reszta nie. Takie fajne różne rzeczy. Ale ta obudowa wszystkie mają. Przepraszam? Ale fajna jest ta obudowa, ta, którą ty masz, jest, podoba mi się, matowa, no ciekawie. No, ja mam fajną, ja mam taką obudowę. Obudowa jest, czekajcie, tak, że mniej więcej widział, co robię. Co prawda jest paluchami moimi troszeczkę pojechana w tej chwili, ale obudowa. Tego kurczę nie widać przy tej jakości kamerki niestety, natomiast ona jest świetna, jest monochromatyczna, nie ma tutaj żadnych tęczy, o tu chyba najładniej widać, ale jest taka od czystego żywego srebra białego, aż po taki tytan ciemny, w zależności od tego, pod jakim kątem się na nią patrzy. Ona jest szklana wbrew pozorom, tutaj jest szkiełko hartowane, które jest odporne na ten, jak pukam, to jest jak aluminium albo jak stal. Natomiast oni twierdzą, że to jest... Jak nie upadnie, to będę... To już chyba lepiej ten ceramiczny może będzie twardszy, ale jego u nas znaczy, nie być na razie. Wiesz co, może to jest kurczę jakaś powłoka, może to jest rzeczywiście szkło w ten sposób robione, na pod spodem jest coś dodatkowo jeszcze. Jest ramka, która na moje wygląda na stalową, ale też mówią, że to jest aluminium, musi być chromowane w takim razie, jeżeli to jest aluminium. On ma bardzo ładny, duży wyświetlacz, o... Taki pozaokrąglany na wszystkie strony. W tej chwili nie widać może wszystkiego, ale on jest pozaokrąglany we wszystkie możliwe strony i jest całkiem fajny, jasny, to jest OLED. No, jedyna rzecz, która psuje wrażenie, to są te dwie kamerki, które co prawda no, są bardzo fajne, bo to jest najlepsze na świecie rozpoznawanie twarzy rzeczywiście, bo tutaj jest i IRDA, i specjalnie dedykowana kamerka do tego właśnie, żeby mapować mi gębę. Ale kurczę, to jednak duże jest. No jednak jest duże. Jest fajny aparat, tam 32 megapikseli jest. To czasem znika, bo to się przyzwyczaja się po pewnym czasie użytkowania telefonu, tego nie zauważasz. Tak, ja mam tutaj ustawiony raz, że ciemny motyw, dwa, że ciemną tapetę, w związku z tym tylko jak światło tam pada, o tak jak światło pada, to tylko wtedy widać, a tak poza tym nie bardzo. Poza tym estetycznie to mi jakoś strasznie nie przeszkadza, powiem szczerze. Mnie najbardziej cieszy to, bo technologicznie są to rzeczywiście rzeczy bardzo zaawansowane, ja robiłem zdjęcia nocne, robiłem zbliżenia, na tyle, na ile zdążyłem, bo ja go dopiero wczoraj dostałem w wypożyczenie, wczoraj się odbyło, wczoraj przyjechał kurier z nim. Przygotowuję zresztą materiał na ten temat, ale podoba mi się właśnie to, że raz, że czuję się w ręce, że masz ekskluzywny, tak jak w większości flagowców jest tak, że czujesz, że masz ekskluzywny smartfon w ręce. Dwa, że zdjęcia są znowu rzeczywiście genialne, pojechali i to robi bardzo dobre fotki, łącznie z teleobiektywem, który robi zbliżenia w nocy takie, że po prostu no, fajnie to wygląda, bezstratne i hybrydowe, bo hybrydowe też jest. W tym najdroższym jest zoom stukrotny cyfrowy, on jest w zasadzie tylko co prawda marketingowy, ale jest, tutaj jest zdaje się 50-krotny, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście im droższy tier, tym większe możliwości fotograficzne w przypadku w serii P40. Poza tymi smartfonikami pokazali jeszcze okulary audio, takie, które są, mają tutaj głośniczki i grają tutaj w ten i ten. Wszyscy z tobą słuchają. Słucham? Wszyscy z tobą wtedy słuchają. Nie, wiesz co, ich nie słychać bardzo na zewnątrz. One są tak jakoś dopasowane, tak jakoś są fajnie ekranowane, że to głównie słychać ten, a ktoś, kto jest na zewnątrz, nie słyszy wcale dużo. No tak, bo ty testowałeś, nie? Próbowałeś je zakładać. Tak, ja je próbowałem, bo ja byłem rzeczywiście w Shenzhen, tam w sklepie firmowym Huawei, można było to założyć, pobawić się troszeczkę, no fajny gadżet, no tyle. Poza tym zaproponowali jeszcze głośniczek Bluetooth i dwa zegarki, GT2 i GT2e bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Jest ten asystent, jest Cilia, która w tej chwili będzie gadała ze smartfonów Huawei.
To właściwie tyle. Cieszy mnie, że nie ma guziczka specjalnego po to do obsługi asystenta. Niezwykle mnie to cieszy. I wyłączenie asystenta jest stosunkowo proste, jeżeli ktoś nie lubi, ja na przykład nie lubię, ponieważ wystarczy w ustawieniach. Nie trzeba grzebać jakoś bardzo głęboko, żeby... No dobrze, że po polsku i tak z nim nie pogadasz, nie? Nie pogadasz, podobnie jak ze wszystkimi innymi asystentami, bo to po prostu się nie bardzo daje. W każdym z tych smartfoników jest Kirin 990, czyli najsilniejsza w tej chwili jednostka Huawei'a. Wszystkie mają wyświetlacz OLED-owy, wszystkie mają tą matrycę 1x1,28 cala, to jest duża matryca. A jakie jest chyba... oświeżanie ekranu, bo w tym... Przepraszam? Oświeżanie ekranu, bo to teraz modny temat. W Pro jest 90. 90 Hz, które oczywiście można sobie przestawić na 60, niemniej 90 Hz jest możliwe jak najbardziej. Aha, ale jest to w ustawieniach, można sobie... To widzę, to chyba nie ma, ale to też... Sprawdźcie sobie, są specyfikacje podlinkowane, może byśmy czegoś nie pokręcili, ale tak to widzę. Ten najtańszy ma najsłabszą bateryjkę, bo ma tylko 3800 mAh, natomiast wersje Pro obie mają 4200, nie jest to ogromna różnica, ale jednak jest. Jest ładowanie przewodowe i bezprzewodowe, też im wyżej, tym to ładowanie jest większej mocy. Jest ładowanie bezprzewodowe zwrotne, co też jest bardzo fajne, można sobie dowolny gadżet, który to obsługuje, położyć na... dwa telefony położone jeden na drugim, jedną ładowarką, przydaje się, słuchajcie... Można, jak ktoś ma zegarek, który się ładuje bezprzewodowo, to też można w ten sposób. Są oczywiście wyświetlacze OLED, poza tą główną kamerką 50 megapikseli, w najtańszej wersji jest jeszcze 16 szerokokątna, jest 8 tele, z przodu 32 i ta depth of field do rozpoznawania i mapowania twarzy z czujnikiem podczerwieni. W wersji Pro podstawowej, poza 50, jest 40 megapikseli szerokokątna, też duża, to jest duża matryca, jasna, bo 1,8 zdaje się ma. Jest obiektyw tele 12-megapikselowy, jest kamerka depth of field z tyłu, czyli też do pomiaru głębi, i z przodu 32 plus depth of field, no i rekordowa ilość aparatów fotograficznych, bo do tej pory jeszcze nigdzie 7 aparatów nie było. W wersji Pro z plusem jest 7 aż aparatów, poza 50 jest jeszcze 40 szerokokątna, 8 tele, w depth of field również i jeszcze jeden dedykowany obiektyw tele. Jeden obiektyw tele, słuchajcie, jest odpowiedzialny za trzykrotne powiększenie bezstratne, a drugi za 10-krotne powiększenie bezstratne. Szkoda mi, kurczę, że tego smartfona mi nie przesłali, bo ja marzę, powiem szczerze, o takim, to są... W ogóle u nas nie wiadomo, nie powiedzieli tego tak wprost. Nie wiadomo, czy będzie, ja podejrzewam, że może się pojawić w sklepie firmowym Huawei na 100%, jeżeli się dobrze sprzeda seria P40, być może będzie też w ogólnej sprzedaży. Natomiast to jest nieoficjalnie, nie mówię tego oficjalnie, po prostu są moje domysły, że on jest zapowiadany na czerwiec, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra. Na konferencji prasowej prezes powiedział, że w czerwcu dopiero będzie dostępny, także troszeczkę na niego poczekamy jeszcze. A jak z cenami? Bo z tego co widzę, na polski rynek są całkiem sensowne. Tak. Słuchajcie, z cenami jest bardzo fajnie, dlatego że te ceny na polski rynek w złotówkach są niższe niż przeliczniki z euro na złotówki. Bo gdybyśmy przeliczali z euro, albo gdybyśmy chcieli za euro kupić, to P40 kosztowałoby 3700, a kosztuje, czy będzie kosztowało u nas tylko 3000, czyli o 700 taniej niż gdybyśmy płacili w euro. Podobnie jest z wersją Pro, która w euro kosztowałaby nas 4600, a zapłacimy za nią 4300, czyli o 300 tutaj taniej. Mało tego, jeszcze są w tej chwili promocje, w związku z tym w sprzedaży można po pierwsze wybrać taniej, a do tego jeszcze można oddać stary egzemplarz swojego smartfona i uzyskać też dołożenie tego do ceny nowego, w zależności od tego, którego kupujemy. Do 500 chyba za P40, a 1000 do 1000, bo to nie jest to, że na pewno... Jakie urządzenie zdajecie, no. Dokładnie.
Z tym, że jeżeli komuś zależy w tej chwili na tych smartfonach, to chyba warto się pospieszyć, dlatego że no, raz, że czas tej promocji jest ograniczony przed sprzedaży, a dwa, że diabli wiedzą, co będzie później tak naprawdę. No ciężko wyczuć, a te telefony no, mają utrudniony trochę start, bo są bez Google'a, więc nie każdemu to będzie odpowiadało, ale miejmy nadzieję, że te telefony to już są kupowane nie tylko ze względu na korzystne ceny, tylko... Tak, ja myślę, że w momencie, kiedy się wydaje 3 czy 4 tysiące, czy ponad 4 tysiące na smartfona, to już człowiek wie, czego potrzebuje. Ja jestem zadowolony, już dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat z Adamem, z tego, że byłem w stanie właściwie w ciągu pół godzinki wszystkie aplikacje, z których korzystam, sobie przenieść. Raz, że można to zrobić po prostu poprzez robienie kopii, bo jeżeli się z Huawei'a na Huawei'a przekłada, to jest to bardzo prosto, wystarczy w ogóle dotknąć tylko i zaznaczyć, co się chce przenieść. Natomiast ja zaczynałem na czysto zupełnie i zupełnie na czysto zaczynając skonfigurowałem telefon w pół godziny, zbierając wszystkie aplikacje, jakie potrzebuję. W tym minus, że nie zapłacicie tym telefonem, więc to jest Tak. Ja nie płacę, w związku z tym nie jest mi to potrzebne. Natomiast no, trzeba wypatrywać, bo Huawei obiecuje, że będą aplikacje bankowe, czyli rozpoczęta jakby współpraca z różnymi bankami. Także warto trzymać rękę na pulsie, jeżeli się lubi płacić, bo obiecują, że będzie, tak? Bez jakichś konkretnych. Mam nadzieję, że tak zostanie. Że płatności będą. W każdym razie ja bawię się od wczoraj. Przepraszam? Możesz powtórzyć? Te telefony po prostu były wtedy pełniejsze w zasadzie, nie byłoby takiego, no... Tak, pośledzone powiedzmy pod pewnym względem, tylko po prostu miałbyś wszystko, co normalnie masz w smartfonie, tylko od innego dostawcy i koniec. Bawię się od wczoraj. Zabawa jest, powiem szczerze, przednia. Trochę nie miałem wczoraj czasu, ponieważ było bardzo dużo materiałów do opracowania, żeby to zrobić. Natomiast smartfonik jest rzeczywiście bardzo fajny. Przede wszystkim zdjęcia robiłem w dużych ilościach, na tyle, na ile mogłem. Przede wszystkim nocne, bo jak mi się zrobiło troszeczkę wolnego, to było właśnie w nocy. I robi bardzo fajne rzeczy, właśnie nie przesadzając z czasem naświetlania i pokazując więcej niż widzi moje oko w nocy, natomiast nie tyle, żeby to się wydawało, że robione wieczorem, albo może, nie wiem, przy gorszej pogodzie. I noc jest nocą, nie tak jak było wcześniej w poprzednim. Tak, noc jest nocą i to jest rzeczywiście bardzo fajne, są łuny, podświetlenia, są podkreślone światła, jeżeli gdzieś są, jest jakieś większe takie halo, natomiast noc jest rzeczywiście nocą, jeżeli się robi nocne zdjęcia, widać, że to jest nocne zdjęcie. Mogę sobie oczywiście... Z ręki. Jest stabilizacja. Wszystkie aparaty tele mają stabilizację w przypadku każdej wersji i główny jeszcze w przypadku wersji Pro i Pro z plusem, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Także stabilizacja jest, ale od P30 stabilizacja w Huawei była dobra i przy nagrywaniu wideo i przy robieniu zdjęć, nawet właśnie z przedłużonym czasem naświetlania, także to się nie ma co obawiać, jeżeli chodzi o jakieś lekkie uchwyty ręką, on jest w stanie to zniwelować, także nie ma problemu. Ciekaw jestem, jak wypadnie starcie z Ultra, z S20 Ultra, bo faktycznie ten też mnie zaskoczył tak stabilizacją, że jest totalna. To znaczy ja przyznaję szczerze, że Samsungi zawsze stały o oczko wyżej, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo. Zobaczymy. W tej chwili... Może to się zmieni kiedyś. W tej chwili to widzę przede wszystkim w tym, że Samsung jest w stanie nagrywać wideo w 8K, tak? Tutaj Huawei się nie zdecydował, jest najwyższa rozdzielczość nagrywania 4K przy 60 fps. No tak, z praktycznego punktu widzenia to nawet to 4K w 60 klatkach jest. No nie wiem, jeżeli ktoś zawodowo nagrywa filmy pod konkretne jakieś tam zastosowanie, to okej, ale to wtedy nie robi tego telefonem. No. Mnie to wystarcza w zupełności, powiem szczerze, znaczy 4K, ja i tak, zresztą podejrzewam, że ty też głównie nagrywamy w Full HD prawdopodobnie. Dokładnie. No więcej, pliki są mniejsze, czy łatwiej je udostępnić, czy łatwiej jest grać komuś na pendrive'a, cokolwiek. No i są bardziej uniwersalne, bo nadal znajdują się sprzęty, które nie miały aktualizacji, nie są w stanie otworzyć A265. No dokładnie. Niestety. Nawet jakiś byle telewizor też sobie z tym poradzi, także... Tak. Dobra, jedźmy dalej, bo jest sporo tych premier. Kolejna premiera, taka dosyć ważna chyba, to Nokia, bo oni się
No i tak pstryknęli najpierw taki telefon C2, bardzo prosty, bardzo budżetowy, a potem dopiero była taka właściwa premiera, gdzie pokazali cztery modele, czyli w sumie pięć nowych. A C2 to w ogóle pominijmy, spuśćmy na to zasłonę milczenia chyba. Tak? No na tą Nokię tak. W sumie chyba najciekawsza, najciekawsza moim zdaniem, no jest to oczywiście ta najdroższa, 835G. No tak. Ma najlepsze bebeszki. Natomiast... No i ma Zeissa, no ma Zeissa, którym Nokia, wiesz, no niby tak, słynie. Ta 5.3, jak tak na nią patrzę teraz, też jest niegłupia, bo ma fajną baterię, 4000 mAh. Cena poniżej 1000 zł, no ale niestety ekran HD+. To taki minus. Pokazali jeszcze 1.3 budżetową i zostawmy to. I chyba największe takie zainteresowanie budzi odświeżony kolejny klasyk, nie? 53, no tak, tak. 10, Express. 5310 z tymi bocznymi przyciskami, tak? No tak, ma przyciski takie po bokach ekranu, jak miał poprzednik, tylko no... Poza tym w zasadzie no, telefon z klawiszkami, odtwarzaczem i radyjkiem. Chyba... No strasznie plastikowo niestety wygląda. A czego ty się spodziewałeś? Metalu? Za 200 zł? Nie wiem, jakiegoś matowego bardziej plastikowego. Nie mam pojęcia, czego się spodziewałem tam szczerze. Poprzednik też był stworzony na Nokia taką, bo to wiecie, są telefony, które miały być zaprezentowane na MWC i Nokia tak już chyba trzeci albo czwarty rok robi, że to jest klasyka, ze 2-3 smartfony z różnych segmentów, no i w tym roku też tak zrobili. Jest budżetowiec, jest taki semiflagowiec i jest średniaczek. Także u Nokii powiedział. Podoba mi się design tylnych aparatów. Aparaty w kółku najwyraźniej trafiają gdzieś do mojego zmysłu estetycznego i są okej. Okay. Nie, no bo to tak jest, chyba kółko jest miłe dla oka. No, poza tym się przyzwyczailiśmy, że jak jest aparat, to jest okrągły i już, nie? Trochę powiem szczerze, cena tej 8.3 jest... No tak. ...wywindowana, bo to jest blisko 3000 zł. A 899... A co my tam coś mówimy? Aparat 64, 12 szerokokątna, dwie dwójki do rozmywania i do makro, ale filmowane wszystko przez Zeissa. Dźwięk... No tak, tylko słuchaj, a nie, ja się aparatów nie czepiam, ale Snapdragon 765G, tak? Pamięć jest ok, 6,8 to jest w porządku, ale 64 może już niekoniecznie. To, jeżeli to jest 8, no to kurczę, powinno to trzeszczeć aż. Bateryjka jest ok, bo bateryjka 4,5 tysiąca mAh w porządku. Rozdzielczość jest ok. 18W ładowanie. No i czysty Android. We wszystkich tych Nokiach jest czysty, surowy, goły Android, bo to jest Android One. To jak ktoś lubi takie podejście, bo akurat takie lubię, no to jest też telefon godny, oferta godna odnotowania. Wszystkie smartfony Nokii to Android One, więc... No i ten dedykowany przycisk asystenta Google. Przepraszam, ale ten cholerny przycisk wszystko mi psuje, tak. Niestety. Słuchajcie, ja mam taki apel do producentów. Jeżeli nas jakiś przedstawiciel ogląda, to niech da cynk wyżej. Jak już, kurczę, dajecie ten przycisk, to nie tylko zróbcie tak, żeby się go dało wyłączyć, ale żeby on był jakoś użyteczny. Niech on coś robi, chociażby, żeby się dało go przemapować do włączenia aparatu, czy nie wiem, czy dyktafonu, tego, co potrzebujemy, co najczęściej używamy. No, ostatnio testowałem takiego hamera, który mógł to zrobić, nie miał asystenta, ale za to miał przycisk dodatkowy i mogłem sobie dwie funkcje mu przypisać. Choroba, no to nie jest chyba takie trudne, skoro hamer to ma, nie? To co, Nokia by nie mogła mieć, czy kurczę... Nie. Ale bardzo możliwe, że w Nokii to jest. Ale obaj pamiętamy, podejrzewam, producenta, który wprowadził modę na niekonfigurowalny dodatkowy przycisk asystenta, kurczę, który akurat nie asystenta zmienił Google. Zdanie, ale potem zmienił zdanie, a potem w ogóle wypieprzył ten przycisk i chwała mu za to. Ale ile to musiało trwać, żeby gdzieś komuś się przestawiły trybiki, że ludzie nie chcą. Nie chcą po prostu. No, popularny Bixby. Może musieli spróbować, no. Ale nie ma i świetnie posłuchali ludzi. Próbujemy, kurczę, przeginać w najlepszych smartfonach, żeby się okazało, że no nie należało. Znaczy, może inni się też nauczą, no dajmy Nokii trochę czasu, może się... Tak, to, wiesz co, to jest bardzo fajne, bo jeżeli jedni producenci potrafią się uczyć na błędach innych, to jest to pozytywna bardzo rzecz, tak? Bo zawsze no, to jest dla ludzi lepiej. Nie do końca potrafią, no. To jest niestety ten myk, że się niestety nie uczą, po prostu się nie uczą. Ja wiem, bo oni nie chcą się zapatrywać na konkurentów, muszą się sami sparzyć, wtedy się nauczą.
A skoro, słuchaj, już zaczęliśmy o Samsungu, to jest A31, Galaxy A31, o którym już mówiliśmy, nie? Z fajną bateryjką? Tak, to jest dosyć ciekawy telefon, w ogóle on mi się strasznie podoba, z tego względu, że jest niby w sumie średniakiem i to trójka, więc niskim średniakiem, tak? Bo mamy dziesiątkę, dwójkę, trójkę. A ma, słuchajcie, super AMOLEDowy wyświetlacz. I to 64 cala, no i Full HD+, a nie HD+. Tak, jest 1800x2400, tak. Dobrze to będzie wyglądać. 20-megowy aparat do selfie. Cały czas przypominam, że to jest 30, czyli nie za wysoko. Z tyłu 4 aparaty, główny 48, szerokokątny 8, do tego dwie piątki do makro i do rozmywania, nawet nie dwójki, tylko piątki dali. Teraz się, słuchajcie, możecie skrzywić, bo jest MediaTek Helio P65, ale też jest 4 albo 6 RAM-u, 64-128 flesza i param, bateria 5000 i to jest bardzo fajne i ładowanie. A, bateria mi się podoba oczywiście. No, ceny nie znamy niestety. Gdybyśmy mieli cenę do kompletu, bylibyśmy w stanie go jakoś ocenić, jego szanse rynkowe. Natomiast nazwa sugeruje tak naprawdę niż... Drogie, nie? Nie najwyższą półkę i niską cenę, natomiast nie mamy ceny, w związku z tym diabli wie. Dokładnie, no ciężko ocenić telefon, jak się nie zna ceny. Patrząc na specyfikacje i na jego pozycjonowanie, to jest bardzo fajnie. I równie fajnie jest, wiecie co, w drugim modelu, który jest oczko wyżej, bo 41 się nazywa. Tyle, Japończyk. Że jest to telefon, który u nas nie będzie. On będzie w Japonii, w Docomo. Co jest, co go wyróżnia jakby, bo w zasadzie on jest trochę podobny. Znowu mamy AMOLEDa, znowu mamy aparat 48, znowu bateria jest mniejsza, 3500 mAh. No, jest, ale jest też trochę mniejszy wyświetlacz, bo 6,1 cala. Znowu 25 z przodu do selfie, jest szerokokątna 8 i 2/5. Nie, 1/5, przepraszam, jest o jeden aparat mniej, ale za to jest wodoszczelność. I P68, bo w Japonii to jest must have. Tam podobno kobitki sobie lubią wejść pod prysznic i robić zdjęcia, czy tam korzystać z telefonu, pogadać, więc no tak, tak słyszałem w każdym razie. No to tylko szkoda, że ono nas nie będzie. Jakby był, to pewnie nasz Galaxy A41 nie będzie wodoszczelny. Tak, tak. Znaczy, jeżeli będzie ten 31, to 41 nie jest nam potrzebny tak naprawdę bardzo. Jeżeli będzie potrzebny, to zostanie pusty numerek, no bo będzie A51, a w ogóle wam powiem właśnie, będzie A51, a będzie A51 z 5G i 71 też będzie z 5G. No ale to tylko kronikarsko, jak będą, to wam o nim powiemy. Dwa tablety. No tak, no i dwa tablety, znowu jeden w Ameryce, więc go nie będzie, ale ja go nie żałuję wcale, że go nie będzie, bo no taki sobie... Verizon będzie miał tablet, nie jest to genialny jakiś tablet, także... Jest Galaxy Tapa, więc to no nie ma cudów, ale ma LTE w ofercie, no bo to operator komórkowy sprzedaje, więc musi mieć. Ekran, wiadomo, 8.4 jak w nazwie, Full HD, 3 giga RAM-u, 32 pamięci, Exynos 7904. I w zasadzie tyle, tak? A bateria 5000, czyli też jak na tablet, to taka, powiedziałbym, bazowa. Dla Amerykanów, którzy jeszcze korzystają z tabletów i są oszczędni. O, ale dla nas jest, bo właśnie, oj, ceny nie podałem, czekaj, zaraz, ja tu gdzieś napisałem cenę, 1179 zł, przeliczając żywcem z dolków. Natomiast będzie jeszcze jeden tablet i możliwe, że on do nas trafi, bo jest bardzo fajny. To jest lajtowa odmiana topowego Galaxy Tab S6. Która w zasadzie... S6 Lite. Tak, S6 Lite, który odbiega od niego tylko brakiem gniazda, nie obsługi, brakiem gniazda na rysik, czyli rysik trzeba nosić osobno i gorszymi aparatami fotograficznymi. Tylko teraz tak, kto robi zdjęcia tabletem, a jak ktoś nie potrzebuje rysika, to sobie takiego Lite'a kupi, ma w zasadzie dokładnie to samo, tylko niekoniecznie może do robienia zdjęć, ale technik nie robi i jeżeli nie potrzebuje rysika, no bo jeżeli ktoś stale korzysta z rysika, to faktycznie fajnie kupić ten, no fajnie, no nie fajniej, bo drożej, ale można kupić ten droższy tablet, bo można sobie w nim schować rysik. Tutaj tego podobno nie będzie można, bo to jest nieoficjalne na razie, tak? Jeszcze to też zaznaczmy. Ale kurczę, spoko, jeżeli będzie tańszy, no a jest nadzieja, no skoro jest light, to musi być tańszy od bazowego, nie? Nie, tak. Nie będzie u nas.
Zobaczymy. Bo... Jest 10 cali, są stosunkowo niezbyt grube ramki. Tak. Bateryjka 7000 mAh, to jest bardzo fajne w takim przypadku. Ładny, zgrabny tablecik, no tylko, że cena będzie prawdopodobnie... No to będzie troszkę rzecz, no jest Exynos 9611 prawdopodobnie, no bo skoro to ma być odpowiednik tego topowego. I wygląda w zasadzie też jak ten topowy, także wiecie, no wydaje mi się, że to będzie dosyć fajny sprzęt. No, miejmy nadzieję, no i miejmy też nadzieję, że cena będzie rozsądna. Tutaj bywa. Redmi, marka, która do tej pory na polskim rynku nie była znana, a która powolutku na ten polski rynek wchodzi, pokazała dwa smartfony Redmi K30 Pro i Redmi K30 Pro Zoom. Można uważać w zasadzie to za jeden model, który po prostu jest troszeczkę zróżnicowany, a można za dwa, bo oni to przedstawili właściwie jako dwa. A ja coś czuję, że one będą u nas, ale nie jako Redmi, tylko jako Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro, tak jak było poprzednim razem. Mi się podobają znowu ten aparat, który lubisz, wpisany w kółeczko. Tak. Raz, że jest okrągły, a dwa, że bardzo fajny design jest jeszcze ten okrągły, ma taki kwiatek fajny narysowany. No, takie moje obiektywy są taką jeszcze dodatkową rameczką otoczone. Snapdragon 865, no i tutaj, kurczę, niektórzy będą rozczarowani, bo ekrany 60 Hz, więc no, wracamy tutaj do... No ale są, kurczę, AMOLEDy, no jest dla tych, którzy lubią wysuwany aparat z przodu, czyli pełny ekran z kolei. Nie ma notek, ma dziurek, no. Bateria 4700, no to też dosyć słusznie mi się wydaje. Jest 5G oczywiście. Tego RAMu też jest w miarę konkretnie. Pamięci przeważnie DDR5 RAM i UFS 3.1 jedynie w najsłabszej odmianie, która daje się 664, jeszcze się upewnię, przepraszam, 628 jest DDR4 i UFS 3.0, a pozostałe mają już te szybsze pamięci, także też jest spoko. Ceny 1700 po 2209 wersji bazowej, a Zoom 2270, 2390, tak to wygląda. Czyli... Zoom ma lepszy obiektyw, Zoom ma powiększenie 30-krotne, cyfrowe co prawda, ale nadal. Są fajne aparaty, bo są matryce Sony, jest Gorilla Glass i to zarówno z przodu, jak i z tyłu, jak i na aparatach. Dobrze pamiętam, nie? Piątka. Ma piątkę. No tak, piątka. Piąteczka. Jest szybkie ładowanie Quick Charge 4+. No, różnią się właśnie, tak jak Jacek powiedział, w Zoomie jest aparat Stele, w bazowym modelu jest z kolei zamiast tego Zooma 5-megowy aparacik do makro. Jak ktoś lubi, nie wiem, no to te aparaty... Tak, tylko że wiesz co, zdaje mi się, że główny jest również, chyba ma jedną soczewkę więcej, ale możliwe, że się mylę. Tak, nie, obiektyw się różni, tak, faktycznie, dobrze. Matryca taka sama, natomiast obiektyw jest bogatszy jakby w tej wersji. No i jeszcze przypomnijmy, mają takie zabezpieczenie, powiedzmy antyzachlapaniowe IP53, czyli nie są tak całkowicie wodoszczelne, ale tak trochę odporne na deszcz, tam jakieś przypadki. Jak deszczyk pokapie, to się nic nie stanie, byleby nie było tego zbyt dużo. A no i jakby ktoś pytał, mają NFC i mają jeszcze do tego piloty nadajniki podczerwieni. Teraz tak. Próbuję jeszcze sprawdzić, czy jacka mają, bo powiem szczerze, że nie pamiętam, a zdaje się, że też mają jacki. Nie pamiętam, no właśnie, panie szczerze. Ja też nie. Wiecie co, macie podlinkowane sobie, zobaczcie, zdaje mi się, że mają mini jacki. Mają. Mnie mini. Też mają. Wydaje, bo zdaje mi się, że Xiaomi wróciło do jacków, bo w kilku modelach zrezygnowano, to zdaje mi się, że wrócili. No. Jeżeli chodzi o Redmi, jest jeszcze Note 9S. Tak, zgadza się. I ten akurat chyba już wejdzie właśnie do nas jako Redmi, czyli to właściwie Redmi, nie przemianowany już pod główną markę Xiaomi. Znowu Full HD 667 cala. Tyle, że już nie AMOLED niestety. No i nie ma chowanego aparatu, jest 16 w otworku, ale za to z tyłu jest śmieszny ten aparat, bo taka kuchenka z takim jeszcze wytrzeszczem. Tak, jest wysepka, na niej jest taka mniejsza, trochę wystająca wysepka, a na tej wystającej wysepce jeszcze jest dwa obiektywy otoczone taką srebrną, no powiedzmy, że tak patrzę na jakąś ramę. Tak, no tak obrysy. Wygląda, jakby ta kuchenka jakby miała taką dostawkę, albo jakby aparat miał wytrzesz. No ale jak już mówimy jest o aparat...
48 jest standardowy, szerokokątny 8 megapikseli i makro w 5 megapikseli z tyłu. I do tego jest jeszcze dwójeczka, która w głębie ostrości mierzy. Z przodu 16 z kolei, tak? Tak. I nagrywa w 4K. Tak, i bateria dosyć fajna, też ponad 5000 mAh, ładowanie 18-watowe. No jest Snapdragon 720G jako baza, tak, więc... No i w zasadzie tyle. Cenowo jeszcze zobaczmy, bo ja tutaj nawet wyliczyłem, próbowałem wyliczyć ceny, oczywiście przeliczając też z waluty bezpośrednio, to tak wyliczyłem pi razy oko, natomiast już takie ostateczne polskie to ja obstawiam 999 albo 1099 za wariant 464 albo 1200 za wariant 628. Zobaczymy, czy trafiłem. A gdyby to był AMOLED, to kurczę, bym się nie zastanawiał z IPS-em, nie wiem. Nie, no nie jest tak źle chyba. No. Nie, źle nie jest, broń Boże. No. Ceny są stosunkowo atrakcyjne, natomiast kwestia tego, ile to no, rzeczywiście będzie kosztowało. No, bo... wszystko się rozbija o cenę. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Axon? No, Axon to tak kronikarsko. ZTE wypuściło trzeci telefon z 5G w swojej historii, a teraz ma trochę kłopoty, bo tam znowu Amerykanie wyciągnęli jakieś papukarstwo sprzed lat. Zostawmy to. Ale telefon trzeci, jak na firmę w takiej kondycji, w takim stanie po amerykańskim uderzeniu, to jest nieźle. A sam Axon, słuchajcie, miał być flagowcem, a się okazało, że jest średniakiem. Znowu mamy Snapdragona 765G. W zasadzie tyle, no... Telefon taki sobie. Wyświetlacz jest AMOLEDowy, o tyle fajnie, 6,5-calowy, jest Full HD z plusem, tak? No ale kurczę, ten ekran z noczem. No dobra, aparat z przodu 20, więc też biedy nie ma, z tyłu 64, 8 szerokokątny i dwie dwójki do makro rozmywania tła. Tele nie ma. Piące. Tele by się przydało, a kurczę nie ma, no. Trochę przypomina mi tą Nokię z 5G, o której chwilę temu rozmawialiśmy. Tylko, że jest od niej tańszy, bo w najdroższym zestawieniu kosztuje 2040 po przeliczeniu. Z pamięcią 8256 już mamy więcej. Reszta flaków, powiedzmy, że jest zbliżona, też ma 5G. No, do ceny powiedzmy dorzućmy jeszcze według jackowego przelicznika 100 plus VAT. To nadal, kurczę, wychodzi taniej, nie? Ale tylko, że... Tak, wychodzi, tak. I trzeba by go tak, sprowadzać na własną rękę, więc lipa. Tak. Wyskoczyły specyfikacje, właściwie znane były specyfikacje, bo to są klony w Realme Narzo 10 i Narzo 10a. No, bo powoli, bo wyskoczyły z tym Narzo. A powiedzmy, co to jest to Narzo? Bo mnie to strasznie bawi, lubię to mówić. To jest submarka submarki. No, Oppo ma markę, submarkę Realme. No i Realme se zrobiło submarkę Narzo, która jest przeznaczona dla młodych mieszkańców Indii. A teraz proszę bardzo, daję głos Jackowi, który opowie, co te telefony mogą. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mieli wczoraj mieć premierę tych dwóch smartfoników, które przełożyli tę premierę ze względu na koronawirusa oczywiście. No nie wiadomo kiedy, zdaje się, nie ma chyba daty wyznaczonej. Nie podali nowego terminu, powiedzieli, że soon. No zobaczymy. Baterie 5000 będą miały jakiś tam gamingowy procesor, ale tu Jacek wyszukał, jakie to będą procesory, bo jak już słusznie wspomniałem... No, znaczy, inaczej, jakaś zmiana może oczywiście zajść, to będzie Helio G70 i G80 z dużą dozą prawdopodobieństwa, bo nie sądzę, żeby chciało im się wymieniać. G80 to jest stosunkowo nowy procesor na rynku, także chwalą się nim, tak, w materiałach reklamowych i promocyjnych. Chwalą się tą baterią właśnie 5000 mAh, która rzeczywiście jest się czym pochwalić, tak, w jednym i w drugim egzemplarzu. Aparaty 48 w tym 10, a z kolei będzie potrójny. Ten 10 ma poczwórny, 10 ma potrójny, ale też znowu powiedzą, możecie sobie sprawdzić specyfikację, bo raczej też aparatów... No chyba. Tak? Raczej nie zmienią. No bo to koszty, no wiesz, no zawsze jest tam, tak jak Jacek mówi, jest cień prawdopodobieństwa, że coś tam zmienią, ale... Poza tym poniekąd jest tak, że te wszystkie smartfony chińskie flancowane na rynku indyjskim, one rzeczywiście mają bardzo rzadko jakiekolwiek zmiany. Czasem to jest rzeczywiście zmiana procesora na
inny, bo niekoniecznie lepszy. Bywa tak, że Mediatek jest zmieniany na Snapdragona, ale to się zdarzyło 2 czy 3 razy, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili. Także nie jest to zbyt częste i specyfikacje prawdopodobnie zostaną podobne. A dla nas to jest i tak egzotyka. One do nas nie dotrą, a wiesz, no, każda zmiana oznacza koszty, a to mają być telefony tanie, więc dla młodych mieszkańców Indii. A z kolei młody mieszkaniec Polski sobie będzie mógł kupić Motorola 6S, specyfikację macie podlinkowaną i już milczymy o tym telefonie, bo nie lubimy jeździć po Motoroli. I właściwie jeżeli chodzi o nowe urządzenia, chyba skończyliśmy. Nie, Renault 3, panie, ale wiecie... A, jeszcze Renault. No dobra, no Renault 3 debiutuje globalnie, Oppo, przypomnijmy, który, kurczę, ja się wkurzyłem na Oppo, jak zobaczyłem tego Renault 3, bo Oppo mi się zawsze, no od dłuższego czasu kojarzyło z telefonami o wyszukanym, wyróżniającym się designie, ciekawej stylizacji, które miały to coś, a ten tego czegoś nie ma. Specyfikacje sobie możecie sprawdzić, był globalny debiut, prawdopodobnie jakoś, no nie wiadomo, bo wirus, tak, ale jakoś tam w tej pierwszej połowie roku powinny być u nas te Renault 3. Zobaczymy, teraz jeszcze się kroi Renault 3 Ace, ale ten do nas raczej nie trafi. Dobra, zostawmy to, bo... Ma długą lampę błyskową. Nie, no kurczę, to nie jest brzydki telefon. Nie, bardzo ładny. Tak, ale... Czyli, że rzeczywiście się nie wyróżnia za bardzo. Fajny, jest, równie dobrze to mógłby być Realme, równie dobrze mogłoby to być Xiaomi, cokolwiek. To nie jest coś, do czego mnie Oppo przyzwyczaiło, widocznie Oppo mnie rozpieściło. No trudno. Poprzednie Renault były po prostu, porywające. Zabrakło czegoś charakterystycznego w wyglądzie po prostu. Designerzy się nie napracowali. Teraz tak, ale może stwierdzili, że nie opłaca się ładować Force Design, bo i tak na to nikt nie zwraca uwagi, tylko jakieś kurcze łysy w Polsce. Nie wiem, no zobaczymy. Szkoda. Natomiast wpadł mi w oko jeszcze jeden news Adama z tego tygodnia, mianowicie news dotyczący ładowania wyświetlacza przez NFC. Wyświetlacz miałby nie czerpać energii z baterii, tylko z wymiany energii poprzez komunikację bliskiego zasięgu właśnie NFC, czyli MST pewnie też, tak? No, wtedy lecą jakieś... To nie, bo to magnetyczne jest. Ale wiesz... NFC. NFC, bo wtedy jest pewna dawka energii musi być wydalona, żeby te dane przenieść i to ekranowi wystarczy. Tylko jest jeden haczyk, to jest ekran E-Ink, czyli to jest ekran, który tak naprawdę pobiera prąd w momencie zmieniania obrazu, a potem po prostu ten obraz na nim jest, więc on się kompletnie nie nadaje do gier, kompletnie się nie nadaje do filmów, jest czarno-biały, z reguły z marną rozdzielczością, a to jest genialny ekran do czytania. Więc wyobraźmy sobie kupić e-book, który nie ma baterii, jest leciutki, malutki, a go tylko przytykacie do telefonu czy tam głośniczka, jak macie w pobliżu, żeby zmienić kartkę, nie? Ja bym to sobie jednak wyobrażał mimo wszystko z jakąś formą akumulatora. Czy to byłby prawdziwy akumulator, czy to byłby kondensator na przykład, bo w takiej formie też to jest możliwe. Ale byłoby to mniejsze i lżejsze od klasycznego, nie? Tak, ale mogłoby rzeczywiście na takiej zasadzie, że jesteśmy, nie wiem, stoimy przy parkomacie, kładziemy smartfona na parkomacie i się ładuje. Gdzieś jakieś bikony są NFC, nie wiem, przy kasie u pani w Biedronce kładziemy i już się ładuje, tak? Bo gdzieś leży na jakimś blacie, gdzie się dokonuje płatności. Albo gdzieś w jakichś innych miejscach, gdzie bywamy często i po prostu podczas codziennej aktywności ładuje nam się jakaś dodatkowa bateryjka, która zasila wyświetlacz albo cokolwiek innego w smartfonie tak naprawdę, bo to nie musi być wyświetlacz przecież. No tak, to byłoby fajne. Mały ekranik wkomponowany chociażby w pokrowiec, tak? Ilekroć zamykacie pokrowiec, to się doładowuje, a tam macie, nie wiem, mapkę, coś, co musicie mieć stale pod ręką, stale na ekranie, nie wiem, przypomnienie o czymś bardzo ważnym, a nie zżera wam baterii w telefonie. Dla mnie spoko. Dokładnie. Pomysł jest w każdym razie bardzo fajny, może coś z tego będzie. Dokładnie. A jak już gadamy o ekranach, to tak jeszcze kronikarsko wspomnę. Firma Royal, czyli firma, która pierwszy smartfon na świecie, który miał składany elastyczny ekran, zaprezentowała. Tego im nie można odebrać. Tego im nikt nie odbierze. Zapowiedziała drugi telefon i współpracę z ZTE.
Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście nowy Royal Flex Spy 2 ma być wypasiony, flagowy i tak dalej, ale tylko mam nadzieję, że będzie wyglądał lepiej niż poprzednik i nie będzie rozłaził się w rękach, bo ten poprzedni się rozłaził. Byli... Barcelonie go oglądaliśmy, nie? Tak, tego pierwszego oglądaliśmy w Barcelonie, a tego nowego pokazał jeden z prezesów, ale tylko tak z daleka na scenie. Może jakbyśmy byli, jakby go odwołali MWC, to może by pokazali go na MWC, a tak to kichano. Zobaczmy. Tak, bo oni go mieli pokazać na MWC, teoretycznie. Podejrzewam, że tak samo, z daleka na scenie. A nie, no, ale tak, poprzedniego to mogliśmy przecież nawet pomacać, nawet pozbierać. Tak. Jest tak. Filmik o tym, zrobiliśmy o tym materiał, macie podlinkowany, także mam nadzieję, że go znajdę i wam tu podlinkuję. No, w ogóle było wtedy, ojej, ale telefon wyglądał tak, że on jest dobra. Można by było postawić obok książek na półce. Nie, nawet nie był brzydki, kurde. Ale by byli pierwsi. By wyglądał jak ten bałagan u mojego syna w pokoju, który widzi się za moimi plecami. Słuchajcie, pierwszy raz w takiej formie dzisiaj, z konieczności właściwie i prawdopodobnie przez najbliższy czas będziemy się właśnie tak z Adamem i z wami spotykać po prostu. Bo to chyba jest najbezpieczniejsza forma, inaczej musielibyśmy jeździć i po mieście, i ja do Łodzi na przykład. Ze swojej... Jacek, bo komunikacja zbiorowa. Nie róbmy tego. Tak czy inaczej, miło nam bardzo, że do nas dołączyliście, miło nam, że z nami byliście. Zapraszamy was serdecznie na następny tydzień. Życzymy miłego weekendu i chyba się żegnamy. Tak, i dużo zdrowia wam życzymy i zostańcie w domu tak, jak i my zostaliśmy. Trzymajcie się ciepło, miejcie dużo cierpliwości i siły. Cześć. Cześć.